rekordową chorągiewką. Wie już o tym cały stadion. Wiesław Zawada, witam i zapraszam na program Zdarzyło się wczoraj. Tym razem proponuję Państwu wycieczkę na Warmię i Mazury w listopadzie 1971 roku. Bo właśnie z tego czasu pochodzi telewizyjny Kurier Olsztyński, który pokażę Państwu w dzisiejszym programie. Bardzo dynamicznie rozwija się w Olsztynie budownictwo mieszkaniowe. Jak grzyby po deszczu rosną nie tylko domy jednorodzinne, ale także nowe bloki, między innymi na osiedlach po Jeziorze czy nad Jarem. Jeszcze w tym miesiącu budowniczowie przekażą 145 mieszkań. Obok nowych budynków powstają placówki handlowe. Stanowczo za mało tworzy się jednak zakładów usługowych. Rozwój Olsztyna jest ściśle związany z prognozami demograficznymi. Za półtora roku przekroczyć ma liczbę 100 tysięcy mieszkańców. Na koniec pięciolatki stolicę regionu zamieszkiwać będzie 108 tysięcy osób. Aby nie zabrakło mieszkań, rozpoczęto realizację nowego osiedla. Nosić będzie nazwę Wschód. Zamieszka w nim około 20 tysięcy mieszkańców. Powstanie w rozwidleniu ulic Żołnierskiej i Kołobrzeskiej. Z myślą o młodzieży, a właściwie jeszcze dziatwie szkolnej, odwiedzamy zakłady przemysłu terenowego w Ornecie, wytwarzające ogumione wozy konne i przenośniki taśmowe. Nas interesowały szczególnie wozy, ale nie te, których około 5 tysięcy sztuk dostarcza się rocznie rolnikom, lecz specjalnie przystosowane do przewozu dzieci do szkół. Niestety ich produkcję z braku zamówień wstrzymano. Sprzedano zaledwie około 60 takich pojazdów. Zakład niebawem zgłosi nową ofertę, zabudowaną przyczepę do ciągnika. Prototyp będzie gotowy za kilka dni. Obecnie, kiedy tak dużo mówi się o sprawach socjalno-bytowych, warto pomyśleć także o najmłodszych. W tym roku, również podczas jesiennej szarugi czy zimowych zadymek, dziatwa liczyć będzie jedynie na wyrozumiałość kierowców. Zbyt mało zainteresowania tą sprawą przejawiają jak dotychczas gromadzkie rady narodowe. W decydującą fazę wkroczyła budowa dwóch wielkich obiektów w Gralewie koło Działdowa. Fabryk i zakładu eksploatacji kruszywa. Inwestycja rzędu 600 milionów złotych, docelowe zatrudnienie 1000 osób, zakład w pełni zmechanizowany. 3-letni cykl budowy kończy się 30 czerwca przyszłego roku. Czy zostanie dotrzymany? Z tym pytaniem zwracam się do dyrektora fabryki, Leona Żyły. Termin na pewno zostanie dotrzymany. Obecne zaawansowanie inwestycji daje możliwości optymistycznie patrzeć na czas, jaki jeszcze nam pozostaje. Czas i potrzeby wymagają od nas skrócenia tego terminu przynajmniej o 2 miesiące. Ale istnieją niestety przedsiębiorstwa współpracujące tu na budowie z sobą, które w podstawowy sposób rzutują na to zagadnienie. No cóż, mnie jako dyrektorowi tego zakładu pozostaje w tej chwili apelować do tych przedsiębiorstw, apelować w imię potrzeb przemysłu komunikacyjnego, przemysłu spożywczego, przemysłu maszyn rolniczych dla produkcji bozona o to, aby dołożyli wszelkich starań, aby tak koordynacją, jak i zaangażowaniem odpowiedniego potencjału ludzkiego umożliwili skrócenie tego terminu, przekazanie inwestycji do użytku, do eksploatacji na dzień 30 maja, z czym się wiąże przekazanie całej inwestycji do rozruchu technologicznego w grudniu bieżącego roku. I to wszyscy, szczególnie kontrahenci tacy jak Elektromontaż Gdańsk, jak Mostostal Gdańsk, a ostatnim kontrahentem regionalnym Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych powinno wziąć pod uwagę. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Janusz Heller, ekonomista, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zanim zaczniemy rozmowę o tych materiałach, które oglądaliśmy, chciałbym, żeby pan wyjaśnił pewną rzecz. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że niemal połowa Polaków ma obecnie mniej niż 30 lat. A zatem te czasy PRL pamięta albo słabo, albo w ogóle. Proszę powiedzieć, jakie były te zasadnicze różnice między gospodarką ówczesną a obecną?
do tych 30% dodałbym jeszcze następną, taką samą liczbę osób, mianowicie tych, które wspominają tamte lata z rozrzewnieniem, bo byli piękni, młodzi, zdrowi i, jak się niektórym wydaje, również bogaci. Czyli jest to grubo powyżej połowy naszego współczesnego społeczeństwa. Nie ma właściwie podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób syntetyzować i pokazywać różnicę między jednym a drugim systemem. Otóż podstawowy problem tego okresu lat 70. i 80., czyli tego właściwie schyłkowego okresu, nazywa się okresem nakazowo-rozdzielczym. W gospodarce polegało to na tym, że rynek pełnił właściwie śladową, pośrednią rolę w kreowaniu, co mamy produkować, ile i jak produkować. Natomiast głównym dysponentem był centralny krajowy planista, czyli ministerstwo odpowiednie, które planowało, ile czego i gdzie należy wyprodukować, gdzie to należy sprzedawać, po jakich cenach należy to sprzedawać. I w związku z tym zakładano, że ten centralny planista ma doskonałą wiedzę i wie, kiedy, ile, komu, jakiej produkcji potrzeba. Od produkcji materiałów budowlanych poprzez samochody, na żywności kończąc. W rzeczywistości doprowadziło to do tego, że te plany nigdy nie pokrywały się, nie szły w parze z oczekiwaniami i z potrzebami społeczeństwa. Następna podstawowa różnica między obecną a poprzednią gospodarką było to, że każdy producent, który zajmował się praktycznie czymkolwiek, mógł wówczas w Polsce praktycznie wszystko sprzedać z tego powodu, że tempo wzrostu produkcji oraz usług było wolniejsze od tempa dopływu gotówki do kieszeni konsumentów. Wobec tego praktycznie wszystko, co się na rynku pojawiło, było przez konsumentów kupowane. Jeśli to by się działo rok, dwa, to nie byłby problem. Ale jeśli ten proceder występował przez kilkanaście albo przez kilkadziesiąt lat, większość zakładów pracy przestała być zainteresowana jakością produkcji. Wobec tego, jeśli nie ma potrzeby produkować coraz lepszych towarów, to produkowano coraz gorsze. Można podać dziesiątki przykładów tego, dlaczego na przykład polskiemu Fiatowi odebrał licencjodawca markę Fiat i musieliśmy nazywać ten samochód FSO, dlatego, bo jego jakość po 10 czy po 15 latach produkcji była poniżej wszelkich standardów europejskich. To był też czas urzędowych cen, urzędowo narzucanych cen. Tak. Nie rynek decydował o tym, ile co kosztuje. Ponad 90% towarów to było, ceny były ustalane odgórnie, mówimy dzisiaj przez państwo, a nie przez rynek. Panie profesorze, przerwijmy na chwilę tę rozmowę, zobaczmy kolejną część telewizyjnego Kuriera Olsztyńskiego. Trudno w ośrodku postępu technicznego i racjonalizacji w Klewkach dokonujemy krótkiego bilansu pierwszego kwartału kolejnego roku gospodarczego w państwowych gospodarstwach rolnych. O uzyskanych wynikach mówi zastępca dyrektora wojewódzkiego zjednoczenia Piotr Sikorski. Oczywiście zadziałały tutaj przede wszystkim wyższe niż w ubiegłym roku zbiory zbóż, które szacujemy na 24,7 kwintala z hektara. I spodziewamy się, że łączna towarowość zbóż w skali zjednoczenia będzie wynosiła około 200 tysięcy ton. Jeżeli to porównam z rokiem ubiegłym, gdzie za cały rok gospodarczy daliśmy 141 tysięcy ton, no to rząd wielkości zwyżki jest już zupełnie wyraźny. Obserwujemy w tym roku, w naszym języku nazywa się to przewyżka, przewyżkę wpływów nad nakładami ogółem na poziomie około 440 milionów złotych. W tej chwili mamy bydła o 10 tysięcy sztuk więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, trzody chlewnej około 20 tysięcy sztuk więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Również produkcyjność tego inwentarza zwyżkuje. Jednym z najmłodszych zakładów przemysłowych pracujących na potrzeby budownictwa są nidzickie zakłady materiałów izolacyjnych Izomat w Nidzicy. Zakłady produkują dziennie około 80 ton materiałów izolacyjnych,
i około 110 tysięcy metrów kwadratowych papy. No jeżeli chodzi o papę, gdybyśmy te rolki rozwinęli, byłaby to długość 110 km wyprodukowanej papy w ciągu dnia. Oczywiście przy takiej dużej produkcji są odpady jak w każdym zakładzie przemysłowym. I tu rodzi się problem. Problem niewymiarowych odcinków papy, niemal pełnowartościowej, która zalega tereny fabryki. Na ten temat rozmawiamy z dyrektorem, panem Henrykiem Szarafińskim. No więc szczególnie ten problem występuje w naszym zakładzie, ponieważ wydział jest bardzo młody. Liczy sobie zaledwie 6 miesięcy. Myśmy uruchomili produkcję 27 maja. No i mamy na składzie w tej chwili gdzieś w granicach 50 tysięcy metrów kwadratowych papy, która nie odpowiada normie, niemniej jednak posiada, jeżeli nie w pełni, to przynajmniej prawie pełne wartości użytkowe i nadaje się do tego, żeby użyć ją dla celów budownictwa indywidualnego, do pokrycia wszelkiego rodzaju garaży, shop, domków dla odbiorców wiejskich. No i tu dodajmy, że cena tej papy jest trzykrotnie niższa. Tak, trzykrotnie niższa. Zdaje się, w tej sprawie zwracaliście się do handlu. Tak, i w części PZGS odbiera od nas, niemniej jednak zainteresowanie nie są zbyt duże. Sądzę, że wynika to chyba stąd, że przedsiębiorstwa handlowe również mają swoje plany wartościowe i chyba nie bardzo są zainteresowane w dystrybucji materiału, który jest trzykrotnie tańszy. No i dodać wypada, że tej papy nie zawsze pod dostatkiem jest w detalu i są kłopoty z nabyciem nawet tej pełnowymiarowej rolki. No właśnie, a u nas papa leży, czeka na odbiorców i nie bardzo, niewielkie jest zainteresowanie tym. Kolejny przykład tego socjalistycznego absurdu. Z jednej strony nie można kupić papy na rynku, z drugiej w zakładzie, który tę papę produkuje, widzieliśmy cały plac zarzucony towarem. Absurd polegał na tym, że każdy produkował plan według normy, który otrzymał od Centralnego Urzędu Planowania. Natomiast, a co potrzebował rynek, tego już nie interesowało, bo nikt nie prowadził badań rynkowych, bo nie potrzeba było. Wobec tego wszystkim wydawało się, że wskaźniki produkcyjne rosną, zatem wszyscy są zadowoleni. Tylko dlaczego społeczeństwo jakoś nie bardzo jest z tego zadowolone, prawda? No i takich absurdów możemy podawać znacznie więcej. Kiedy to oderwanie tej sfery produkcji od sfery handlu było oderwane taką barierą administracyjną, że właściwie dzisiaj my sobie nie potrafimy tego w ogóle wyobrazić, że coś takiego mogło istnieć i jak długo to mogło w ogóle funkcjonować. Konsument, handel, czyli ten pośrednik i producent w zupełnym oderwaniu. Konsument w ogóle nie istniał w tym. Konsumenta nikt nie pytał, co on chce, prawda? Tylko otrzymywał, był plan produkcji, plan handlu. No i jeśli w tym czasie jakiś konsument, jak to mówiono wówczas, zdobył tę papę, bo przy okazji tej papy na rynku brakowało jeszcze, to nie szło się, nie kupowało, tylko się ją zdobywało. Najczęściej dostawało się przydział na materiały budowlane. Uprzywilejowani tu byli rolnicy, zwłaszcza ci, którzy mieli maciory. Jak miał świnie, to dostał przydział na cement, przydział na papę, bo on coś tam robi. Natomiast jeśli ktoś nie miał tego, no to miał już utrudnione zadania, bo w wolnym handlu dostępnym w każdej chwili tych materiałów budowlanych nie było i wobec tego musiał kombinować, jak to zdobyć. Ekipa telewizyjnego Kuriera Olsztyńskiego porusza też inny aspekt ważny tej rzeczywistości socjalistycznej gospodarki, PGR-y, Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tu mamy Klewki. Jak wyglądała ta część? No, tu problem był też bardzo, bardzo złożony z tego powodu, że gospodarstwa państwowe, a częściowo i również spółdzielcze, traktowano przede wszystkim w kategoriach politycznych. Z góry zakładano, że to będą gospodarstwa, które są gospodarstwami deficytowymi i wobec tego
funkcjonowały właściwie dwa systemy cen. Gospodarstwa państwowe, a i spółdzielcze były różnymi kanałami dotowane z budżetu państwa. Natomiast gospodarstwa indywidualne tych dotacji były pozbawione. I to wsparcie dotacjami przerodziło się w taki komfort, że właściwie PGR-y zaczęły się dostosowywać do systemu dotacji, nie do systemu cen, nie do pojęcia zysku, tylko do pojęcia wzrostu produkcji. Bo tak jak mówiliśmy o tym, że wszelkich produktów brakowało, tak samo i produkcji żywności brakowało. Wobec tego celem był sam wzrost produkcji. Nieważne, ile to kosztowało, jakie do tego trzeba było nakłady inwestycyjne, jakie były efekty tego, ile trzeba było zużyć paszy na kilogram przyrostu czy na kilogram, to było nieważne. Byleby było więcej niż... słupki skoczyły. Tak. Kiedy w 90 roku następuje wycofanie tych dotacji w sposób drastyczny z tego powodu, że no też nie ukrywajmy, że również ze względów politycznych. Wycofanie dotacji spowodowało, że w wielu PGR-ach nie bardzo wiedziano, co dalej robić. Mamy dzisiaj przykłady jeszcze gospodarstw wielkotowarowych, które mogą doskonale funkcjonować, funkcjonują doskonale, ale nie przy tych parametrach, które były lat temu 30-40, kiedy to na 100 hektarach pracowało 12 albo 15 osób. Dzisiaj wystarczy jedna, dwie osoby, trzy czasami przy innym sprzęcie, przy innych maszynach, wprawdzie, ale przerosty zatrudnienia, które obserwowaliśmy w poprzednim systemie, były też jednym z czynników, które spowodowały, że ten przełom, który nastąpił na początku lat 90. był trudny duże koszty socjalne, tak? Tak, to też było. Ale i teraz powiedzmy sobie szczerze, nie bardzo chętnie o tym wspominamy, ale bardzo w trudnej sytuacji znalazły się załogi tych gospodarstw. Psychika tych ludzi, którzy funkcjonowali przez kilkadziesiąt lat w systemie PGR-owskim, była niedostosowana do tego, że oni by raptem mogli pracować na swoim. Zróbmy chwilową przerwę w rozmowie. Zobaczmy kolejną część telewizyjnego Kuriera Olsztyńskiego. Już za rok obchodzić będziemy 500. Rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. W Olsztyńskiem prace przygotowawcze przebiegają sprawnie. We Fromborku, już w nowej siedzibie, odwiedzamy muzeum poświęcone wielkiemu polskiemu astronomowi. Jest to pierwszy z kilku obiektów przekazanych przez budowniczych na wzgórzu katedralnym i, co godne podkreślenia, zasługujący na wysoką ocenę za wykonawstwo. Spełniono wymogi architektoniczne tamtych lat. Aby nowy obiekt w maksymalnym stopniu zbliżony był do stylu czasów kopernikowskich, przy budowie wykorzystano m.in. cegły ze zniszczonych murów obronnych i szlifowane płyty kamienne. Podczas naszej bytności we Fromborku rozpoczynały się zdjęcia do filmu Kopernik. Klucze do bram wzgórza przejęli Ewa i Czesław Petelscy. Wracając z grodu Kopernika, odwiedziliśmy Braniewo, gdzie od 19 już lat z powodzeniem działa jedyne chyba w kraju społecznie prowadzone zoo. Wszystko zaczęło się od dwóch łabędzi i lwicy Elida, którą spisał na straty bawiący w Braniewie cyrk. Realizacja zamierzeń była trudna. Drogę rozwoju wyznaczał tzw. obrót bezgotówkowy, krótko mówiąc handel wymienny. Ale udało się. Za łabędzie, dziki, sarny i jelenie kupiono niedźwiedzie himalajskie i brunatne, małpy, lamy. Dzięki postawie działaczy takich jak Zdzisław Budkiewicz, Tadeusz Gierłachowski czy Józef Skrzypczak, stan posiadania braniewskiego zoo stale się powiększa. Rośnie także frekwencja zwiedzających. W tym roku odwiedziło je ponad 15 tysięcy osób. Do najczęstszych gości należy młodzież systematycznie dostarczająca karmę, a także odbywająca tu zajęcia z zoologii i botaniki. Od 3 lat kontynuowana jest budowa wspólnego pierwszego w Polsce dworca PKP i PKS w Olsztynie.
3-letni cykl budowy dobiega końca. Rozmawiam z kierownikiem grupy robót, inżynierem Jerzym Kniterem. Panie inżynierze, zdaje się już to ostatnie dni waszego pobytu tu na dworcu. Tak, rzeczywiście ostatnie dni, tym bardziej, że termin oddania inwestorowi do zagospodarowania budynku dworca PKP i PKS mija w dniu 30 listopada. Termin bardzo krótki, kłopotów dużo. Mieliśmy kłopoty z dostawami materiałów typu aluminium, szkła, jak i mebli, a więc to, co dotyczy wystroju wnętrz. No, w tej chwili mamy kłopoty w zasadzie poza sobą. Czeka nas tylko bardzo krótki okres intensywnej pracy. Pracujemy w tej chwili na dwie zmiany i nieco dłużej. Sądzę, że termin 30 listopada, termin oddania budynku dworca inwestorowi do zagospodarowania przez nas jako generalnego wykonawcy, jak i wszystkich podwykonawców w ramach generalnego wykonawcy, zostanie dotrzymany. No i przypuszczam, że wówczas w krótkim okresie czasu dworzec zostanie zagospodarowany tak, żebyśmy miastu, jak i społeczeństwu Warmii i Mazur mogli na święta, względnie na Nowy Rok, oddać już całkowicie dworzec do eksploatacji, a więc żeby mieszkańcy już mogli korzystać z dworca, z prawdziwego zdarzenia. A oto plon trwającego w olsztyńskich lasach sezonu polowań. W ciągu minionych 3 miesięcy do bazy przedsiębiorstwa Las w Olsztynie, którą odwiedzamy, myśliwi dostarczyli 200 ton dziczyzny, w tym aż 30 sztuk należących do rzadkości łosi. Oskurowana, porcjowana dziczyzna wędruje przede wszystkim za granicę, do Szwajcarii, Francji, Szwecji, Austrii i Niemieckiej Republiki Federalnej. Często słyszy się narzekania na brak dziczyzny w naszych sklepach. Przedsiębiorstwo może dostarczyć znaczne ilości bażantów, zajęcy, dzikich kaczek i porcjomaleń dziczyzny. Cóż jednak z tego, handel nie składa zamówień. Może w okresie przedświątecznym ryzyko handlowe, podobnie jak strach, przestanie wreszcie mieć wielkie oczy. Program opracował Stanisław Pawliczak, montaż Halina Guzowa, zdjęcia Tadeusz Roman. Opracowanie muzyczne Andrzeja Trybuły, czytał Jerzy Rosołowski. Handel nie składa zamówień na dziczyznę. To chyba nie do końca prawda. Pewnie w warunkach gospodarki, w której wszystko trudno było kupić, ludzie z taką rozkoszą kupiliby sobie te wszystkie wiktuały. No, w tego typu informacjach musimy uwzględnić, że znaczna część tej informacji zawiera w sobie element propagandowy, a jeśli propagandowy, to często mijający się z prawdą. I w tym wypadku jest tak samo. Otóż skąd w ogóle się wzięło to pojęcie polowań dewizowych, w ogóle ta potrzeba zdobywania dolarów? To był jeden z, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, trwałych elementów tej gospodarki socjalistycznej, która charakteryzowała się tym, że produkowała tylko i wyłącznie na wewnętrzne własne potrzeby, których też nie umiała pokryć, a już absolutnie nie była w stanie ta gospodarka produkować coś, co mogłoby pójść na rynek zewnętrzny, za co można było dostać dewizy, tak to wówczas nazywano. A dewizy były potrzebne na to, żeby cokolwiek kupować, co może być w kraju przydatne do dalszej produkcji. Czyli koło właściwie jest zamknięte, bo myśmy nie mogli ani własnych inwestycji realizować, bo nie mieliśmy odpowiednich technologii. Kupowaliśmy technologię za granicą, a żeby kupować technologię za granicą, to trzeba mieć albo kredyt, albo mieć dewizy. Lepiej mieć własne dewizy. I teraz ta ciągła pogoń za dewizami powodowała, że właściwie mieliśmy dwie równoległe gospodarki. Jedna wielka, prymitywna, złotówkowa i druga bardzo szczątkowa, dolarowa. I ta dolarowa obejmowała takie elementy jak właśnie część eksportu węgla. W kraju brakowało wówczas węgla. Byliśmy największym producentem węgla na świecie, a w kraju nie mieliśmy węgla, bo cały węgiel za psie pieniądze szedł na zachód. I w to wpisuje się również te nasze polowania dewizowe i dziczyzna. Najczęściej było tak, to znaczy dwa źródła dewiz były. Jedno to była właśnie eksport dziczyzny,
do krajów dolarowych, do strefy dolarowej. I proszę nie wierzyć tej informacji, że handel nie składał zamówień, ale obywatele by kupili, bo w tym czasie, kiedy to było kręcone, problem ze zdobyciem mięsa normalnego był wielki, a zatem alternatywą dziczyzna byłaby dla każdego. Ale szła na zachód, bo zachód składał na to zapotrzebowanie, bo to ich interesowało. Ale proszę zwrócić uwagę, że to też było mięso najprawdopodobniej mrożone, nieprzetworzone w takich kawałkach, czyli gdzieś tam tę główną wartość dodaną przechwytywali rzeźnicy na zachodzie, nie my. My dostawaliśmy za surowiec, ale też było drugie źródło dewiz, jeśli chodzi o leśnictwo. To było to, że chętnie przyjmowaliśmy bogatych notabli z zachodu, a nie tylko zwykłych turystów, którzy przyjeżdżali sobie postrzelać i każda dniówka czy każdy odstrzelony zwierzaczek w naszych lasach przynosił nam dolary. I to były te korzyści, które wymiar propagandowy miały duży, ale w rzeczywistości to były groszowe sprawy. Gospodarki nie było to w stanie uratować. Absolutnie nie, bo system był chory, system był daleki od zdrowego rozsądku. Panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko Państwu, że moim dzisiejszym gościem był profesor Janusz Heller, ekonomista, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W tym odcinku zdarzyło się wczoraj to już wszystko. Zapraszam na kolejne spotkanie za miesiąc. Zapraszam też Państwa do dzielenia się opiniami i sugestiami dotyczącymi programu. Nasz adres mailowy to zdarzylo@tvp.pl. Do zobaczenia za miesiąc.